nie jesteśmy w bezpośrednim sąsiedztwie Sachrynia, tylko w odległości jakichś 20-30 km. Chciałbym opowiedzieć dzisiaj taką historię i pokazać jedno miejsce, które ukazuje, jak relacje z okresu okupacji niemieckiej i jakieś niewyrównane rachunki, krzywd wpływały na czyny konkretnych osób związanych z konspiracją, polską konspiracją, na czyny ukierunkowane w stosunku do osób pochodzenia ukraińskiego, jak rozwiązywano pewne zaszłości tuż przed wejściem Sowietów na te tereny w czerwcu 1944 roku. Dzisiaj nie będzie pomników, nie będzie zdjęć archiwalnych, krzyży i cmentarzy, będzie las i bezimienna mogiła. Jesteśmy nad bezimiennym, rozkopanym grobem z czerwca 1944 roku. Tę historię opowiedział mi świadek tego zdarzenia. Spoczywają tutaj cztery osoby. Małżeństwo i dwóch mężczyzn zamordowani w czerwcu 1944 roku. Sprawcami byli żołnierze polskiego podziemia, osoby powiązane z polską konspiracją, z Armią Krajową. Ofiarami byli miejscowi ukraińskiego pochodzenia. Przyczyną tej zbrodni miała być rzekoma współpraca tych osób zamordowanych z niemieckim okupantem. Jeden z syn jednej z osób, jednego z mężczyzn, miał przyczyniać się w okresie okupacji niemieckiej do wysiedleń miejscowych Polaków jako funkcjonariusz jakiejś formacji podległej Niemcom. Ludzie, którzy tutaj spoczywają, urodzili się na początku wieku XX jako prawosławni, jako Ukraińcy, aczkolwiek w późniejszych latach nie angażowali się zbytnio w życie polityczne, prowadzili własne gospodarstwa, najmowali się do pracy, prowadzili sklep i w okresie okupacji niemieckiej kontynuowali czy też utrzymywali kontakty z członkami ukraińskich formacji, między innymi z Jakubem Halczewskim, Wojnarowskim, czyli szefem Chełmskiego Legionu Samoobrony. Jak już powiedziałem, osoby, które tutaj spoczywają, nie angażowały się jakoś specjalnie aktywnie w ukraińskie życie konspiracyjne, czy też w działalność polityczną w okresie wojny. Miały w okresie II wojny światowej już po kilkadziesiąt lat. Do tej pory, do tego czasu zajmowały się uprawą własnych gospodarstw, najmowaniem się do pracy. Mimo to w jakiś sposób naraziły się Polakom, co u schyłku okupacji niemieckiej, tuż przed wejściem Sowietów na te tereny, spowodowało podjęcie decyzji przez miejscowe kręgi Armii Krajowej o likwidacji tych osób. Ze śledztwa prowadzonego w latach powojennych, z akt śledztwa, wynika, że decyzja o likwidacji tych czterech osób została podjęta prawdopodobnie na szczeblu tutejszym, lokalnym, bez porozumienia i zgody Komendy Obwodu Armii Krajowej Hrubieszów. Świadkom tego zdarzenia grożono w okresie powojennym, jeszcze kilkadziesiąt lat po wojnie, grożono im śmiercią
jeżeli wyjawiliby okoliczności tej zbrodni komukolwiek. Co najmniej jedna z osób odpowiedzialnych za śmierć tych, którzy tutaj spoczywają, popełniała czyny o charakterze kryminalnym w okresie II wojny światowej. Miejsce spoczynku, które tutaj widzimy, zostało splądrowane około 2 lat temu. Co ciekawe, dokonał tego człowiek, który poszukiwał dokumentów swojego stryja i faktycznie dokumenty swojego stryja Pawła Chytreni tutaj odnalazł, mogiły nie zakopał i wkrótce po tym uczynku zmarł. Natomiast mogiła dzisiaj jest nieuporządkowana, nieoznakowana, nie spełnia kryteriów grobu wojennego, więc nie jest objęta opieką wojewody. Co ciekawe, również Lasy Państwowe, czyli właściciel tego terenu, nie jest, z tego co mi wiadomo, zainteresowany upamiętnieniem czy też oznakowaniem tego miejsca.